Dzień dobry Państwu. Chciałem powiedzieć, że dostałem już pakiet wyborczy. To są specjalne takie tu koperty. Co robimy, żeby prawidłowo zagłosować na Andrzeja? Najpierw na karcie trzeba zakreślić głosujemy na Andrzeja. Głosujemy na Andrzeja. Krzyżyk musi się zmieścić na kartce. Głosujemy na Andrzeja. Tak wygląda prawidłowo wypełniona karta do głosowania. Kiedy mamy już kartę do głosowania dla Andrzeja, no to, kochani, trzeba też Andrzejowi okazać troszkę serca. Bierzemy w przypadku mężczyzn szmineczkę, to Coco Chanel od żony. Malujemy usta. Nigdy się jeszcze nie malowałem. I całujemy kartkę z głosem dla Andrzeja. O! Mamy kartkę już gotową z głosem dla Andrzeja. To ten głos również znaczymy. Proszę bardzo, jest. Wkładamy nasz głos do pierwszej z kopert. Odklejamy papierek zabezpieczający i naklejamy. Następnie trzeba złożyć oświadczenie. Malujemy. No nie, malujemy szmineczką mordę i Andrzejowi nikt nie widział. Ach, Andrzej! I mamy oświadczenie, że to byłem ja, Zbigniew, dla Andrzeja gość. Zaklejamy karteczkę, wkładamy do koperty numer 2. Odklejamy papierek zabezpieczający. Hop! I zaklejamy. Proszę bardzo. Ach, dla Andrzeja! A i taką kopertę numer 2, mamy numer 1, tu jest nasz głos dla Andrzeja, dwie koperty. Te dwie koperty wkładamy do koperty numer 3, koperta numer 3 też jest dla Andrzeja. Wkładamy złamaną szminkę. Malujemy mordę. I dla Andrzeja. A, jest dla Andrzeja. Po skryptum. Buziaki dla Jara, żeby się cieszył karakan. Gdy już mamy tak przygotowane koperty, kopertę dla Andrzeja z naszym oświadczeniem wrzucamy do tej wielkiej, kopertę z głosem wrzucamy do niej, otwieramy papierek zabezpieczający, zamykamy i to jest właśnie nasz głos oddany dla Andrzeja.